będzie Bogu za to piękne przesłanie tej pieśni i za ten czas, który tutaj wspólnie przeżywamy. To szczery przywilej być razem z Wami, drodzy, na tym miejscu przed Bożym obliczem i korzystać z tych Bożych błogosławieństw, których udziela nam dzisiaj obficie w różnorodny sposób. Chcę przesłać Wam wszystkim zgromadzonym tutaj serdeczne pozdrowienia, o których przesłanie prosił mnie pastor Jarosław Dzięgielewski, życząc Wam dużo Bożego pokoju, prowadzenia i błogosławieństwa. Niech Pan będzie z Wami. Serdecznie pozdrawiam. To nasze nabożeństwo dzisiaj w pewien szczególny sposób jest osnute wokół myśli związanych ze służbą, z misją. Również ten czas tego rozważania w tej chwili, a może jednej, drugiej rozważania, bowiem w nabożeństwie popołudniowym będę chciał kontynuować to rozważanie związane z misją, mówi odkupieni dla misji. Chociaż od tego wydarzenia minęło wiele dziesięcioleci, gdzieś ta historia pewnego człowieka porusza nasze serca, zastanawia, może jest pewną ilustracją, poprzez którą również Bóg uzmysławia nam, co stało się, kiedy Jezus Chrystus swoje życie oddawał dla zbawienia człowieka. To był skromny człowiek, który miał dosyć łatwą, ale też odpowiedzialną pracę, bowiem na jednej z rzek obsługiwał ruchomy, zwodzony most i była potrzebna jego praca, ponieważ rzeką tą przepływały statki, ale kilka razy dziennie poprzez opuszczony most, poprzez opuszczane przęsła, poprzez tory, które na nich się znajdowały, kilka razy dziennie mknęły tamtędy pociągi. Któregoś dnia, w jeden z tych spokojnych dni, jako że mieszkał w pobliżu razem ze swoją żoną oraz kilkuletnim synkiem, jego synek przyszedł, aby odwiedzić go. Tato ucieszył się i z radością pokazywał mu, na czym polega jego praca. Pokazywał mu, jakie to niezwykłe, że za pociągnięciem jednej dźwigni można wprawić w ruch ogromne przęsło mostu, kiedy koła zębate są uruchomione i to przęsło opuszcza się, aby bezpiecznie mogły przejeżdżać tamtędy pociągi. Czas mijał im bardzo szybko i bardzo mile na tej rozmowie, ale w pewnym momencie zorientował się, że czas, aby rzeczywiście most mógł zostać opuszczony, bo zbliżał się pociąg. Pociąg wypełniony ludźmi. Poprosił synka, aby stanął z boku, a sam udał się do swojej budki, w której znajdowała się ta przekładnia, ta dźwignia, którą zmieniał położenie mostu. Kiedy pociąg zbliżał się bardzo szybko, pełen ludzi zajętych czytaniem, rozmawianiem, niektórzy w coś grali, niektórzy może w tym czasie poświęcili czas, by odpocząć. Kiedy zbliżał się pociąg, odwrócił się jeszcze, zanim miał przełożyć ową dźwignię, aby zobaczyć, gdzie jest jego syn. I kiedy zwrócił swoją głowę w jego kierunku, zamarł z przerażenia, bo zobaczył, że synek zszedł w pobliże ogromnych, zębatych przekładni i znalazł się w takim miejscu, w którym zmiana położenia dźwigni była jednocześnie wyrokiem na jego kilkuletnie życie. Nie miał wielu chwil, aby się zastanowić. I tylko trudno w jakikolwiek sposób wyobrazić sobie ten ból serca, który przeżywał wtedy, gdy jednym pociągnięciem ręki zmieniał przełożenie dźwigni, aby pociąg pełen ludzi mógł bezpiecznie przejechać na drugą stronę rzeki. A kiedy przejeżdżali dalej zajęci tymi zajęciami, które wypełniały ich czas, wybił okno swojej budki i zawołał głośno jak tylko mógł, starając się przekrzyczeć huk pędzącego pociągu: ludzie, czy wiecie, co uczyniłem? Czy
Czy wiemy, co uczynił Ojciec? Bóg Ojciec, oddając swojego jedynego Syna. Czy wiemy, co uczynił Jezus, poświęcając swoje życie? Gdyby nie to, co stało się na wzgórzu Golgoty w ten pamiętny piątkowy wieczór, dzień, popołudnie, gdyby nie to, co działo się tam, na tym wzgórzu, nie rozmawialibyśmy o Kościele, o chrześcijaństwie, o misji, bo nie byłoby Kościoła, nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby misji, nie byłoby służby dla Niego. Jesteśmy odkupieni dla służby. Ale zanim to mogło mieć miejsce, zanim Bóg mógł służbą i misją obdarzyć człowieka, potrzebna była misja, którą wykonał sam. Potrzebna była służba, którą uczynił sam dla nas. Jeżeli zechcemy otworzyć Ewangelię Mateusza, rozdział 13, i w tych kilku znanych słowach, które właściwie są wstępem do jednej z najbardziej znanych przypowieści, jakich Pan Jezus użył, starając się przybliżyć istotę Bożego Królestwa, w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza w pierwszych 3 wersetach czytamy: Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. Kolejny dzień, kiedy wyszedł z domu i usiadł nad morzem, a zebrało się wokół niego mnóstwo ludu. Dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać. Kiedy czytamy to proste zdanie, ten prosty wstęp do całej przypowieści, której treść dobrze znamy, to proste zdanie, które powiedział Jezus: Oto wyszedł siewca, aby siać. To co tak naprawdę kryje się za tym zdaniem? O kim przede wszystkim mówi tutaj Jezus? O kim jak nie o sobie? Przedstawiając siebie jako tego siewcę, który wyszedł, aby siać. I jak czytaliśmy w pierwszym wersecie, tak, tego dnia wyszedł z pewnego domu, gdzie przebywał, aby rozsiewać na te gleby ludzkich serc Słowo Bożej prawdy, Słowo Bożej łaski. Ale aby wtedy, będąc na ziemi, wyjść i być wśród ludzi, musiał kiedyś wcześniej wyjść z innego domu, wyjść z innego miejsca, z miejsca swego wiecznego zamieszkania, z nieba, gdzie w otoczeniu aniołów, w tej wspaniałej atmosferze spędzał wieczność. Ale miłość do człowieka nie pozwoliła mu pozostać w tym miejscu, gdy ten człowiek potrzebował pomocy. Wyszedł siewca, aby siać. Jakie proste zdanie. Ale tak naprawdę, ileż w tych słowach Bożej miłości do człowieka? Bo to Jezus w pewnym momencie wychodzi, opuszcza niebo i stając się człowiekiem, przychodzi na tę ziemię. Wyszedł, aby siać. Zanim nas odkupił do misji, powołał do misji, sam miał misję, która była niezbędna, abyśmy mogli istnieć i Bogu służyć. Podczas swojej służby Jezus wnosił tyle błogosławieństw w życie tych, których spotykał na swojej drodze. Wielu tak bardzo chciało, aby był wśród nich, aby wnosił poprzez swoją obecność te wszystkie dary i błogosławieństwa, które z Jego rąk płynęły. W Ewangelii Jana w rozdziale 12 znaleźć możemy historię,
Historię, która tak naprawdę wydarzyła się już w cieniu krzyża, bo tak szybko zbliżały się te chwile, gdy te wydarzenia miały stać się udziałem Jezusa Chrystusa. Gdy podczas święta Jerozolimę odwiedziło wielu z różnych stron bogobojnych Żydów, przybyli również z terenów Grecji, gdzie rozproszeni żyli, mieszkali na co dzień i zwracając się do jednego z apostołów powiedzieli: my chcemy Jezusa widzieć. My chcielibyśmy Pana Jezusa zaprosić również do siebie. Chcielibyśmy, aby odwiedził nasze strony. Słyszeliśmy, co się dzieje tam, gdzie jest Jezus. Słyszeliśmy o uzdrowieniach, słyszeliśmy o cudach, słyszeliśmy o tym, że nawet zmarli powstają do życia. I kiedy apostołowie przekazują tą prośbę Jezusowi o tym, że są ludzie, którzy zapraszają Go, aby przybył do nich, aby spędził z nimi czas, aby i tam wniósł swoje błogosławieństwa. Wtedy w tym 12 rozdziale czytamy słowa odpowiedzi Jezusa, werset 23 oraz 24. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Może to była zachęcająca perspektywa służby w innym miejscu. Może Jezus spotkałby się z większą życzliwością i przychylnością. Ale Jezus miał misję, od której nic nie mogło Go odwieść. Ale Jezus zdecydował się na drogę, którą pragnął pójść do końca. Drodzy, co by było, gdyby Pan Jezus odwiedził tamto miejsce, te greckie tereny? Co by było, gdyby uzdrowił wszystkich ludzi, którzy w tym miejscu dotknięci byli jakimikolwiek chorobami? Co by było, gdyby Pan Jezus podczas swojego bycia tutaj na ziemi odwiedził każde miejsce i spotkał każdego człowieka i uzdrowił każdą chorobę i każdą niemoc, a potem, nie przyjmując na siebie grzechów świata, odszedł do nieba? Co by było? Jaka przyszłość rysowałaby się przed człowiekiem? Pan Jezus, używając tego prostego porównania, powiedział: jeżeli ziarno pszeniczne, które wpadnie do ziemi, a przecież to On jest tym ziarnem pszenicznym, które wpadło do ziemi, z nieba, jeżeli to ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Pozostałby na zawsze jedynym sprawiedliwym, który będąc, żyjąc na tej ziemi, mógł żyć wiecznie w niebie. Gdyby nie Jego śmierć, nie miałby po kogo wrócić. Nie byłoby odkupienia, nie byłoby misji, do której odkupionych wzywa i powołuje. Bo jeśli to ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeżeli obumrze, to wydaje obfity owoc. A nawrócenie każdego człowieka jest owocem śmierci Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo przebaczenia, które mogłeś doświadczyć w swym życiu, błogosławieństwo pojednania z Bogiem, błogosławieństwo radości, sensu, który nadaje Bóg, jest tym wszystkim, co jest owocem śmierci Jezusa Chrystusa. Śmierci, która wydaje obfity owoc. Owoc w życiu każdego człowieka, który swoje serce dla Boga pragnie otworzyć.
W Księdze Objawienia, w rozdziale 5, zechciejmy otworzyć te słowa. Księga Objawienia, rozdział 5. I w wersecie 9 oraz 10 czytamy o tym, co uczynił Jezus Chrystus w pełni w swym dziele. Kiedy mieszkańcy nieba śpiewają na Jego chwałę pieśń, bo godzien jest, aby historia trwała, aby Jego lud istniał, aby misja była realizowana na tej ziemi. Ta pieśń, której w 9 wersecie czytamy jej słowa: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity. Odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi, z każdego plemienia, języku, ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia możemy czytać bardzo podobne wersety. W 1 i 6 wersecie. Kiedy jest pieśń dla chwały Jezusa Chrystusa, pieśń, która mówi o tym, iż z miłości do człowieka odkupił tegoż człowieka dla siebie, jako swoją szczególną własność, i uczynił z odkupionych swoich dzieci kapłanów. Nie tylko tych, którzy sami korzystają z błogosławieństw daru zbawienia, ale kapłanów, a więc tych, którzy służą innym, aby prawda o zbawieniu, aby dobra nowina, aby dar zbawienia mógł docierać od serca do serca. Drodzy, kiedy człowiek poznaje Boga, myślę, że wszyscy możemy doskonale wspomnieć te chwile ze swojego życia. Kiedy poznawałeś Boga, kiedy może stawiałeś te pierwsze kroki na drodze poznania Boga, kiedy nagle docierały do twojego serca te prawdy o tym, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, to poza tym, iż serce otwiera się i człowiek przyjmuje z radością do swojego życia te prawdy, tą łaskę Bożą, jakie jest pierwsze pragnienie, które rodzi się wtedy w ludzkim sercu? Czy pomylę się, jeśli powiem, że tym pierwszym pragnieniem, które wtedy rodzi się w sercu, jest pragnienie, aby opowiedzieć o tym dalej? Czy tak było w waszym życiu? Tak czy nie? Tak? Czy tak wciąż jest w naszym życiu? Że tym pragnieniem, które płynie z poznania Boga, z Jego obecności, z tego, że jesteśmy z Nim, jest to pragnienie, aby mówić o Nim innym. Odkupił ludzi i uczynił ich kapłanami. Bo przyjmując dar zbawienia, rzec można, że jednocześnie przyjmujemy również dar służby. Przyjmując dar zbawienia, jednocześnie przyjmujemy do naszego życia dar służby. Chrystus zrealizował swoją misję tutaj, będąc na ziemi, ale On realizuje ją dalej poprzez swoje dzieci. Poprzez tych, którzy są owocem Jego życia i śmierci. Drodzy, Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć. I powołał Kościół, aby ten Kościół służył, aby mógł realizować misję, korzystając z mnogości i różnorodności darów, którymi Bóg ubogaca swoje dzieci. Aby te dary, rozwijane do granic możliwości, mogły w służbie Boga i drugiego człowieka spełniać to zadanie, do którego powołał nas Jezus. Ale do czego odkupił nas Chrystus?
Do czego przede wszystkim powołał Ciebie, powołał mnie, nas? Jeżeli zechcemy otworzyć Ewangelię Marka i rozdział 3, to ta historia, w której Jezus po nocy spędzonej na górze powołuje swoich uczniów, tych najbliższych 12 apostołów, jest też historią, która mówi nam, dlaczego Jezus dzisiaj wzywa człowieka, takiego jak ja, ty, on czy ona. Dlaczego i do czego zaprasza? Do jakiej misji? Do jakiej służby? W rozdziale 3, w krótkich 3 wersetach, 13, 14 i 15, czytamy, że Jezus wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni do Niego przyszli. I powołał ich wtedy 12, żeby z Nim byli, żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Pan Jezus po tej modlitwie, po rozmowie ze swoim Ojcem, wezwał tych, których sam chciał, a oni do Niego przyszli. Czym sobie na to zasłużyli, że wezwał właśnie ich? A czym zasłużyłem sobie na to ja, czym zasłużyliśmy sobie na to my, że Bóg wezwał nas do siebie? Że Bóg zaprosił nas do siebie. Zaprosił nas do tego, aby żyć z Nim i żyć dla Niego. Jestem pewien, że Jezus, tak jak wtedy rozmawiał ze swoim Ojcem, a potem wezwał do siebie uczniów, tak Jezus rozmawiał ze swoim Ojcem również o moim i Twoim życiu. I kiedy rozmawiał o Twoim życiu, wezwał Cię do siebie. I to jest cud, że mogliśmy do Niego przyjść. Że mogliśmy odpowiedzieć na ten głos, na to wezwanie, na to zaproszenie i przyjść do Niego. Wezwał nas. Dlaczego? Podobnie jak apostołów, aby przede wszystkim być z Nim. Bo tym pierwszym powołaniem, jakie Bóg kieruje do Kościoła, do ciebie i mnie, do swoich dzieci, nie jest powołanie służby dla innych, ale tym pierwszym, do którego zaprasza i powołuje, to jest to, aby z Nim być. To jest najważniejsze, żeby naprawdę z Nim być. Może niejednokrotnie problemy, jakie czasem człowiek może przeżywać w służbie dla innych, może niejednokrotnie brak zaangażowania, brak pragnienia tego, aby dzielić się w różny sposób dobrą nowiną, tak naprawdę nie jest problemem związanym ze służbą czy z misją, ale jest problemem związanym z byciem z Nim. Ale jeżeli naprawdę jesteśmy z Nim, to wtedy, tak jak czytaliśmy w tych słowach, Jezus posyła na zwiastowanie Ewangelii. Posyła, aby pokonywać zło. Drodzy, niejednokrotnie zachwycamy się tym i słusznie, nigdy dosyć, iż dar zbawienia jest cudownym, Bożym darem. Ale kiedy otwieramy drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 1 werset, werset 1, to czytamy tam coś jeszcze. Drugi list do Koryntian, rozdział 4 i werset 1.
Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Nie tylko dar zbawienia jest cudownym darem od Boga, ale dar służby dla drugiego człowieka. Dar poświęcenia dla drugiego człowieka. Dar możliwości przekazywania Słowa Bożego dla drugiego człowieka jest darem Bożego miłosierdzia. I Bóg wie, jak bardzo potrzebujemy, aby będąc odkupionymi Jego krwią, być odkupionymi dla misji, dla celu, który nam wyznaczył. Przede wszystkim, aby być z Nim, ale również, aby być osobą, która jest wysłana na zwiastowanie Ewangelii. Wiele lat temu, było to podczas chłodnej nocy, kiedy dwa niewielkie statki w ciemnościach nocy zderzyły się ze sobą. Jeden zatonął bardzo szybko. Niektórym osobom z drugiego statku udało się ocaleć. I jedną z małych łodzi ratunkowych znalazł ojciec i syn. Przemoczeni weszli do niej. Ojciec chwycił za wiosła i zaczął wiosłować, szukając brzegu. Syn usiadł bezpiecznie w drugim końcu łodzi. I po wielu godzinach tej nocnej przeprawy, tego nocnego wiosłowania, udało się im dzięki łasce Bożej dotrzeć do brzegu. Ojciec był taki szczęśliwy. Zawołał: synu, jesteśmy ocaleni, jesteśmy uratowani. Ale w drugim kącie łodzi była tylko cisza. I kiedy podszedł, żeby zobaczyć, może syn zasnął, z przerażenia stwierdził, że jego syn nie zasnął zwykłym snem, ale w tą chłodną noc temperatura jego ciała obniżyła się tak bardzo, że jego życie skończyło się. Ojciec był przerażony. O, gdybym pozwolił również swojemu synowi wiosłować razem ze mną, nic takiego nie stałoby się. Drodzy, czy to nie jest tak, że niejednokrotnie Boże dzieci mogą gdzieś duchowo umierać z powodu możliwości czy braku służby dla Jezusa Chrystusa, braku działania dla Jezusa Chrystusa. I możemy być wdzięczni Bogu, że jak czytaliśmy w tych słowach, mamy tę służbę, która została nam dana jako wyraz Bożego miłosierdzia. Mamy tę służbę. Jesteśmy odkupieni do służby. I możemy dziękować Bogu, że tak bardzo pragnie nas w tę służbę angażować. Nie patrząc na nasze ograniczenia, ale patrząc na nasze możliwości. Nie patrząc na nasze słabości, ale patrząc na moc, której nam udziela i udzielić może i udzieli jeszcze potężniej. Nie patrząc na to, co możemy zrobić sami, ale patrząc, co możemy zrobić z Nim. Miałem wtedy około 20 lat. I gdybyście mnie zapytali wtedy, czy są jakieś słowa, które definiują moje życie, które pokazują cel mojego życia, to były to słowa z Biblii, bo byłem człowiekiem, który wtedy od czasu do czasu czytał Biblię, ale tak naprawdę nie znał Boga. Ale gdyby ktoś wtedy zapytał mnie, czy są słowa, które mogą określić twoje życie, cel twojego życia, czy są takimi twoimi ulubionymi słowami, które znajdujesz na kartach Słowa Bożego, to były takie słowa i one brzmiały: marność nad marnościami. Wszystko marność. Był czas, że to były moje ulubione słowa z Biblii.
Może dziwicie się temu. Ale kiedy znalazłem je, stwierdziłem, że żadne inne lepiej nie oddają tego, co przeżywam. Lepiej nie oddają tego, co czuję, kiedy myślę o moim życiu. Kiedy myślę o jego sensie, o jego celu, o tym, jak ono wygląda. To były to słowa, które najlepiej dla mnie wtedy odzwierciedlały moje życie. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Przeszłość była zbyt ciężka, żeby się od niej odciąć. Przyszłość zbyt pełna obaw, aby jej zaufać. A teraźniejszość nie lepsza od żadnej z nich. Ale tak jak Jezus rozmawiał z Ojcem o tobie, wierzę, że rozmawiał też o mnie i postanowił mnie wezwać do siebie, zaprosić, powiedzieć mi o tym, co uczynił i dla mnie. I minęło nieco czasu, kiedy dał mi się poznać, a kiedy mogłem poznawać Go w tych pierwszych tygodniach, miesiącach, nagle moje życie zaczęło nabierać innego znaczenia i sensu. I wtedy zmieniły się również moje ulubione słowa z Biblii. Bo wtedy tym, co dawało mi najwięcej siły i radości, to były słowa Jezusa Chrystusa, które kiedyś wypowiedział, a które dzisiaj są tak samo aktualne, kiedy powiedział: kto do mnie przychodzi, tego nie wyrzucę precz. Zaufałem tym słowom i wiem, że są prawdziwe. Kto do Niego przychodzi, nie odrzuci nikogo precz. Bez względu na to, w jak marnym stanie życia, możemy do Niego przyjść. A kilka miesięcy później był mój chrzest. W gronie kilku jeszcze osób. I pastor, który prowadził tą uroczystość, każdemu z tych, którzy brali w niej udział, będąc zanurzani w tej wodzie na znak swojego oddania Jezusowi Chrystusowi, każdemu zadedykował pewien tekst ze Słowa Bożego. Zadedykował również i mnie. A wybrał wtedy dla mnie słowa, które później stały się znów moim ulubionym fragmentem Słowa Bożego i które nieraz były dla mnie ogromną, ogromną zachętą. Słowa zapisane w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale drugim i jeden werset. Werset 15. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset 15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Te słowa, które myślę, że Bóg kieruje dzisiaj do każdego z nas. Te słowa, które są pewnym apelem, są pewnym wezwaniem, kiedy Bóg mówi: staraj się o to, abyś przede wszystkim mógł stanąć przed Bogiem. Aby któregoś dnia, dlatego że swoje życie oddałeś Jemu i poświęciłeś na to, aby ta przyjaźń z Bogiem była najważniejsza w życiu, abyś któregoś dnia mógł stanąć przed Bogiem. Ale abyś mógł stanąć przed Bogiem jako ten, kto Bogu służył, który poświęcał czas swojego życia na to, aby każdego dnia pytać: Panie, co mógłbym dzisiaj uczynić dla Ciebie, dla Twojej chwały? Co dzisiaj chciałbyś uczynić przeze mnie, dla drugiego człowieka? Panie, odkupiłeś mnie, ale nie odkupiłeś mnie, aby powiedzieć: to wystarczy, ale odkupiłeś mnie, abym mógł służyć, abym mógł to dzieło odkupienia opowiadać i świadczyć o nim innym.
Pragnij, staraj się, aby stanąć przed Bogiem jako Boży sługa. Czy dzisiaj również możemy stanąć przed Bogiem i zachęceni Jego Duchem, inspirowani na nowo Jego Duchem, powiedzieć: Panie, chcę stać przed Tobą w Twojej obecności każdego dnia, a moje życie niech będzie świadectwem Twojego działania, a moje życie niech będzie życiem służby. Bo odkupiłeś mnie dla wieczności, odkupiłeś mnie dla siebie, odkupiłeś mnie dla służby. Kim jestem? Jestem Twoim, Panie, i chcę przed Tobą dzisiaj stać i Tobie służyć. Niech to będzie naszym pragnieniem i modlitwą.